Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Bartes, a przed Wami pierwszy na moim kanale haul zakupowy, czy jakoś tak to się nazywa w tym całym świecie influencerów, jakby nie było. Słuchajcie, mam nową zabawkę, nowy gadżet z pewnej firmy komputerowej i nie tylko, ponieważ ona sprzedaje różne inne ciekawe rzeczy. Nie ma co wielce gadać, bo pewnie sami jesteście ciekawi, co tutaj jest, co się mieści w tej oto paczce. Ja zresztą też jestem ciekawy, czy kupiłem to, co chciałem. Mam tutaj narzędzie zbrodni, jakim jest nóż do warzyw, a więc no, zabieramy się za haul zakupowy. Zakup dokonałem kilka dni temu. Paczkę odebrałem poprzez paczkomat. Ja już tutaj zabieram się za robienie operacji. Okej. Nie jest łatwo, ale udaje się. Udaje się. Dobrze. Całkiem spoko. Jest pierwsze cięcie. Mamy to coraz bliżej. Coraz bliżej. Okej. No dobrze, no dobrze. Wyciągamy cały pakunek. Mamy to. Mamy to. Słuchajcie, jest to Elgato Stream Deck. Stream Deck wersji XL. Dobra. No dobrze, no to zobaczmy, co się mieści w środku, bo to jest taki haul zakupowy, jakby nie było z unboxingiem. Elgato Stream Deck wersji XL, czyli urządzenie, które ma mi pomóc, dzięki któremu mam sobie uprzyjemnić nasze live'y, na których tak często, gęsto jesteście, za co Wam serdecznie dziękuję, jak i również masę innych rzeczy, chociażby obróbkę coraz częściej wrzucanych przeze mnie filmików z gier na mój kanał. W środku znajduje się Quick Start Guide, czyli instrukcja szybkiego montażu, uruchomienia, dosłownie kilka stron, cztery kartki. Jest i samo urządzenie. Tak w ogóle zaraz Wam powiem, do czego ono służy. Jest i kabelek. Zaraz, może zróbmy. O. Tak. Jest i kabelek. Kabelek USB-C. Bardzo fajny kabel. Miły w dotyku, w oplocie. No i książeczka. To pewnie są skrócone jakieś reguły, zasady gwarancji. Odkładamy sobie te wszystkie rzeczy. Co do kabla USB-C, bardzo przyjemny. Widać, że jakość wykonania jest naprawdę solidna. Jakieś 1,5 metra. Coś takiego. Fajny, fajny kabelek. Niczego sobie, naprawdę. A samo urządzenie. Już się do niego dobieramy. Jest tutaj wlepa fajna. Samo urządzonko wygląda sobie tak. Jest to, słuchajcie, zestaw 32 w pełni programowalnych przycisków. Pod każdy przycisk mogę sobie przypisać daną funkcję, która mnie interesuje, pod konkretny program. Przykładowo pod ten przycisk mogę sobie na przykład przypisać zmianę scen w OBS-ie, bądź też pod ten przycisk mogę sobie przypisać, nie wiem, ucięcie filmu w danym momencie w Sony Vegas. Oprócz tego każdy z tych przycisków jest tak jakby osobnym wyświetlaczem LCD. To znaczy, że mogę pod ten przycisk wstawić interesującą mnie, spersonalizowaną przeze mnie, nawet spersonalizowaną przeze mnie
ikonkę, jest do tego odpowiedni program na stronie tutaj producenta, gdzie mogę sobie, nie wiem, Face Barteza wrzucić pod ten przycisk jeszcze na dodatek, opisać, co tam jest, żebym widział. Oczywiście wszystko podświetlane. Urządzenie, słuchajcie, na pierwszy rzut oka robi naprawdę mega wrażenie. Jakość wykonania jest, no, na najwyższym poziomie. Przyciski, tutaj mam wrażenie, tak jakby one były z gumy, są mega przyjemne w dotyku. 32, 4 rzędy po 8 przycisków. Stopa w żaden sposób nie jest regulowana wyżej, niżej, natomiast jest ona, no, okej, okay, na magnesach. Na magnesach można to urządzenie postawić w ten sposób, można to urządzenie postawić, myślę, że to będzie wygodniejsze przynajmniej przy naszych live'ach, przy naszych streamach. Tak to ono sobie wygląda. Nie no, jakość wykonania jest solidna. Pod spodem jest pewnie guma. Nie chcę tutaj na razie ściągać folii. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Naprawdę przyjemne i w wyglądzie, i w dotyku. A więc no, to urządzenie ma nam na pewno usprawnić nasze live'y, uprzyjemnić nasze live'y. Myślę, że kilka fajnych funkcji tutaj wrzucę do naszych live'ów, streamów, które nam uprzyjemnią je. No i co? No, zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie w realnym życiu i funkcjonowaniu. Mam nadzieję, że no, na pewno uprzyjemni mi pracę, jak i również rozrywkę z Wami w roli głównej na naszych live'ach. Do tego urządzenia, z tego co czytałem, widziałem, oglądałem masę filmików, można sobie ściągać różnego rodzaju programy oprogramowania, już takie gotowce, które mają nam usprawnić konfigurację tego urządzenia. Jak to w teorii, jak to w rzeczywistości wyjdzie, no przekonam się lada moment, lada chwila. To jest urządzenie największe z dostępnych na rynku. To jest wersja XL, 32 przyciski. Do tego jest zwykły Stream Deck. Oprócz tego w wersji XL jest zwykły Stream Deck dostępny właśnie dzięki Elgato, który ma 15 przycisków, no, czyli taka połowa z tego, jak i wersja Mini, która posiada tych przycisków, z tego co pamiętam, albo tak, 6, na pewno 6. Jeszcze taką ciekawostką co do tego urządzenia jest to, że tak naprawdę to ono nie ma 32 przycisków. Ono ma o wiele więcej, ponieważ każdy z tych przycisków mogę zaprogramować jako osobny folder pod na przykład konkretny program. Czyli uruchamiając to urządzenie, mogę zrobić sobie folder OBS-a, gdzie w momencie, kiedy kliknę w przycisk OBS, uruchomi mi się kolejne 32 przyciski przypisane do tego jednego OBS. Kolejny może być to związany, nie wiem, z Sony Vegas, na tym obrabiam. Kolejny do Corella i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych przycisków może być osobnym folderem, który właśnie uruchamia nam kolejne 32 przyciski. No, 31 przycisków, bo jeden przycisk zawsze będzie wstecz, prawda? Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, kochani. Ja już będę kończył w takim bądź razie. Zabiorę to urządzenie zaraz do mojego biura, powiedzmy, żeby je skonfigurować i jak najszybciej zacząć z niego korzystać. Już myślę, że na najbliższych live'ach, naszych live'idłach, streamidłach, na które Was serdecznie zapraszam, jak i do moich filmików z różnych gier, w które gramy między innymi właśnie też razem na live'ach, na streamach.
Chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, za subowanie mojego kanału, lajkowanie, udzielanie się w komentarzach, jak i na wspomnianych streamach, lajwidłach, streamidłach naszych. Ok, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Polecam subowanie mojego kanału. No i co? Na razie, ekipa. Cześć, czołem, hej.